Pamiętam, jak 5 lat temu w sieci krążyła petycja Doda wróć do rocka, zresztą ją poparłaś. Potem wydałaś płytę symfoniczną, no a teraz wracasz z Don't Wanna Hide, tanecznym singlem. No to jaka w tobie zmiana się zrobiła, że to właśnie takie klimaty teraz ci odpowiadają? Chciałam zrobić piosenkę, do której mogłabym tańczyć. Po prostu, wiesz, rozpuścić włosy i zamknąć oczy i sobie po prostu tańczyć. I zrobić w ogóle taką płytę, przy której mogłabym szaleć na imprezach, na dyskotekach, w klubach. I wiesz, i się wyżyć. Na twoim YouTubie pojawiło się MP3 do najnowszego singla. Trudno je teraz znaleźć, ale jak ktoś ma link, to wtedy może w to kliknąć. No i tam w opisie jest napisane, że to jest nagranie Queen Records na specjalnej, ekskluzywnej licencji dla Universal Music Polska. Co to oznacza? Jaki to jest rodzaj współpracy? Jakiś inny niż kiedyś? Wiesz co, no ja, oznacza to to, że jestem właścicielem tego utworu i że jestem producentem tego utworu, jak również całej płyty, która nadchodzi. I bardzo lubię taki rodzaj współpracy. Znaczy on o większej mojej decyzyjności, o mojej dojrzałości artystycznej i też w ogóle biznesowej. Czy między innymi to przekonało cię, by wrócić do współpracy z wytwórnią? Bo przecież był taki czas, no gdy jednak rozstawałaś się z kolejnymi wytwórniami. No tak, no ja mam bardzo złe wspomnienia z wytwórniami. Miałam naprawdę wspaniałe utwory, jak chociażby High Life, które po prostu przepadły. Mimo że miałam przygotowane piękne piosenki na płytę, które gdzieś tam krążą na YouTubie, ze względu na no, nieudolność wydania płyty przez teraz akurat konkurencyjną wytwórnię. No to było skandaliczne, bo tak naprawdę to jest samobójstwo dla artysty podpisać się z kimś takim, kto tak zabija artystę w taki sposób. Fani myślą, że koniec końców to jest, wiesz, nasza wina, że my siedzimy, grzebiemy w dupie i nie chcemy wydawać piosenek, a tak naprawdę w ogóle nie zdają sobie sprawy z kulis, jakie tam są dramaty, nie? Więc wybrałam najlepszą ofertę, po prostu. Wybrałam najlepszą ofertę, które zostały mi złożone z różnych firm fonograficznych i wybrałam Universal, więc współpracuje nam się póki co dobrze. Miałaś między innymi taki warunek, że teraz wszystko ma przechodzić przez ciebie? No wiesz, no my już się znamy tyle lat. Mój pierwszy kontrakt podpisywali za mnie moi rodzice, bo byłam niepełnoletnia, więc my się już znamy jak łyse konie. Więc nawet gdybym nie miała podpisanego takiego kontraktu, to niby i tak wiedzieli, że muszą po prostu to wcześniej ze mną uzgodnić. A jakby ktoś nowy nie wiedział, to byś tutaj wparowała i na pewno już by było słychać. No właśnie, więc po co takie, po co te emocje, no? Po co te niepotrzebne emocje? A propos emocji niepotrzebnych czy potrzebnych, zdarzyło się tak, że przy okazji promocji tego singla trochę się tak to nałożyło w czasie na twoje oświadczenie, w którym powiedziałaś, że zakończyłaś swoje małżeństwo. Nie jest to taki trudny moment, by promować piosenkę, a jednocześnie ten temat jest gdzieś z tyłu? Wydaje mi się, że, znaczy jestem pewna, że chciałam jak najszybciej to z siebie wyrzucić, bo wiedziałam, że to właśnie przysłoni moją piosenkę, na którą się tak już nie mogłam doczekać i tak bardzo się cieszyłam, że ona wyjdzie, a też z kolei wiedziałam, że to już wisi w powietrzu, że zaraz gdzieś wyjdzie, że ja już złożyłam dawno temu ten pozew rozwodowy, że zaraz gdzieś to wymknie się spod kontroli, że ktoś mnie wyda, że jednak... To była grzeczność też niektórych dziennikarzy, którzy tego nie puszczali. No właśnie, więc nie chciałam, żeby po raz kolejny moje prywatne jakieś niepowodzenia czy problemy przesuniły to, nad czym długo pracowałam i na co to mi naprawdę przynosiło ogromną radość i szczęście. Chciałam po prostu to już wyrzucić z siebie, zamknąć i skupić się na czymś wspaniałym, czym jest właśnie, wiesz, moja... No, moja piosenka najnowsza.